Cześć, witajcie, ja jestem Rotan, a dzisiaj opowiem wam o mojej historii z książkami. Moja historia z książkami zaczęła się, jak pewnie u większości z was, od tego, że czytano mi je w dzieciństwie. W moim przypadku czytała je moja opiekunka Julita i były to głównie baśnie. Szczególnie wyraźnie pamiętam wspomnienia związane z tymi baśniami braci Grimm i z tymi wierszami Jana Brzechwy. A także z wierszami Tuwima, których akurat nie mogłem znaleźć. I tak sobie słuchałem tych wszystkich baśni, mając może z 4 lata, ale jakoś niespecjalnie ciągnęło mnie do tego, żeby czytać je samemu. Aż do pewnego momentu. Miałem bowiem jeszcze jedną książkę, nie wiem kto ją kupił, nie wiem skąd się tam wzięła i dlaczego. Tą książką był Harry Potter. I tak właśnie spędzałem wieczory, słuchając opowieści o przygodach młodego czarodzieja. Aż do pamiętnego 1 kwietnia 2003 roku, kiedy to moja opiekunka, czytając jeden z rozdziałów właśnie tej książki, postanowiła w nim zmienić to i owo. I tak oto usłyszałem historię miłosną, w której Harry wyznaje miłość Hermionie i pyta się, czy ta wyjdzie za niego za mąż. Na koniec tego pięknego opowiadania zapytałem, czy naprawdę tak się stało, a w odpowiedzi usłyszałem nie, prima primis. I mimo, że wiedziałem, że miał być to tylko żart, poczułem się w pewien sposób oszukany. Oczywiście nie miałem potem żadnego żalu do mojej opiekunki, ale od tego czasu postanowiłem sobie, że nauczę się czytać, żeby więcej taka sytuacja mi się nie przytrafiła. Miałem 5 lat i właśnie wtedy zabrałem się za samodzielne czytanie. Pierwszą moją książką, którą przeczytałem w całości sam, był Kubuś Puchatek. No i tak dalej sobie czytałem, zarówno po cichu, jak i na głos, dzięki czemu już w pierwszej klasie podstawówki potrafiłem płynnie czytać. Dalej zajmowałem się głównie lekturami i brałem udział w konkursach czytelniczych, jednocześnie nadrabiając powoli Pottera, aż dobrnąłem do wtenczas aktualnej części, czyli Księcia Półkrwi. Pamiętam, że kiedy czytałem Księcia Półkrwi, byłem akurat chory i udało mi się go ukończyć niecały tydzień, z czego wtedy byłem bardzo dumny. Potem niecierpliwie czekałem na ostatni tom przygód pana Pottera i kiedy w końcu wyszedł, pochłonąłem go w całości. Moje nałogowe czytanie zaczęło się w gimnazjum, kiedy to mój serdeczny przyjaciel Mikołaj pożyczył mi Percy'ego Jacksona, a czytając te książki, 100 stron dziennie było rzadko spotykanym minimum. Od tego czasu minęło jakieś 5 lat i z roku na rok staram się czytać coraz więcej. W tym czasie miałem okazję przeczytać m.in. Władcę Pierścieni, Dary Anioła, Diabelskie Maszyny, Trylogię Nocnego Anioła, Olimpijskich Herosów, serie takie jak Igrzyska Śmierci, Niezgodna, Szklany Tron czy Więzień Labiryntu i wiele, wiele innych. Wszystkie książki, które przeczytałem, znajdziecie na moim profilu na Lubimy Czytać, do którego link oczywiście będzie na dole w opisie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że moja historia z książkami trochę was zaciekawiła. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod filmem, zasubskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco. No i oczywiście zapraszam do dzielenia się waszymi historiami w komentarzach. Do zobaczenia. Cześć. Yeah.